Biblioteczna Pocztówka Dźwiękowa. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kolejna biblioteczna Pocztówka Dźwiękowa. 22 czerwca, środa, niezmiennie. Pocztówka nagrywana i realizowana w studio gminnej Biblioteki Publicznej w mieścisku. Tym razem wiersz z dalekiej Grenlandii. Inspiracja przyszła z całkiem współczesnej rzeczywistości z serii filmowej pod tytułem Rząd. Historia opowiada przygody duńskiego rządu. Czwarty sezon i tam wysoki komisarz duński, który przebywa na Grenlandii, lubi cytować klasyczną opowieść Knuta Rasmusena o wielkiej wyprawie psim zaprzęgiem. To jest lektura obowiązkowa w szkołach w Grenlandii i w Danii. I tam w środku, tego już film nie podaje, znajduje się w środku tej opowieści znajduje się cudowny wiersz grenlandzkiej szamanki. Uwa wnuk nazywa się ta kobieta i o czym opowiada i co usłyszycie w lekturze y, Natalii. Cytuję fragment książki Knuta Rasmusena. Na wpółprzytomna uwa wnuk wbiegła do domu i zaintonowała pieśń, która od tej pory stała się jej magicznym zaklęciem, używanym zawsze, gdy miała pomóc innym. Podczas śpiewu ogarniała ją nieprzytomna radość, która występowała u wszystkich domowników, bo ich umysły oczyszczały się ze wszystkiego, co im ciążyło. Trzeba było unieść ręce i odrzucić wszelkie oszustwo i zło, Puszczało się je z wiatrem, jak pyłek kurzu w tej pieśni. Mamy wrażenie, że dziś bardzo ważne jest, aby odrzucić wszelkie zło i głosić głęboką radość. Uwa wnuk może nam w tym nieco pomóc. A zatem słuchajmy, korzystajmy, bierzmy. A co niedobre, niech leci z wiatrem, jak pyłek kurzu w pieśni, którą czyta dla nas Natalia. Wielkie morze wprawiło mnie w ruch. Wprawiło mnie w dryf. Kołysze mną niczym algami w strumieniu. Kołyszą mnie sklepienia nieba i wielka burza. Wprawiają w ruch moje wnętrze. Porwały mnie ze sobą aż drżę z radości.